24 i oddaję głos pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, poza zmianami opisanymi, omawianymi w poprzednim projekcie uchwały, czyli zmianami związanymi z zabezpieczeniem wkładu własnego, wprowadzeniem środków, które nie były wykorzystane w roku ubiegłym, w tym projekcie uchwały dokonujemy zmian rozliczeń pomiędzy MZBM-em a wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, które korzystają z lokali użytkowych w MZBM-ie. Przechodzimy z dotychczasowej zasady wystawiania noty pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, przechodzimy na dotację przedmiotową. Stąd następuje przesunięcia z poszczególnych jednostek organizacyjnych do MZBM w formie dotacji przedmiotowej i oto zwiększamy dotację dla MZBM-u w kwocie 405 572 zł. Zabezpieczamy środki w kwocie 194 zł na zakup przez muzeum zbioru szkła po hucie szkła Ząbkowice. Zabezpieczamy również środki dla ogródków działkowych w kwocie 200 tysięcy zł oraz wprowadzamy zadania związane z budżetem partycypacyjnym. To wszystkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania co do projektu uchwały na druku 21? Grzegorz Jaszczura, proszę bardzo. Panie Grzegorzu, udzielam panu głosu. Już przepraszam, bo mikrofon oczywiście miałem wyłączony. Jeżeli można odwrócić, bym się dopytał. Choć jedna to może mała kwota jest, podobna przy poprzedniej sesji dotyczącej bezumownego wykorzystania z działek. Chodzi mi o kwotę 41 tysięcy. To jest w uzasadnieniu, tam pisze, przenosi się środki w wysokości 41 tysięcy z przeznaczeniem na opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego gminy na punktach Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłaty oraz nabyciem działek za 2023 rok. Chodzi mi o to, że w odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą zakupu działek w 2023 roku, zawierającą okres pierwszego półrocza, otrzymałem informację, że takowych zakupów nie ma i chciałbym się dowiedzieć, jakie działki zostały nabyte w drugim półroczu 2023 roku. Jeżeli nie teraz, to bym prosił o dostarczenie tej informacji przed sesją jutrzejszą. Przekażę. No może do pani skarbnik to jest pytanie. Czy pani skarbnik może odpowiedzieć pytanie na to pytanie, czy to bardziej będziemy kierować to pytanie dla pani naczelnik Wydziału Nieruchomości? Sawickiej. Ja przekażę pani naczelnik Sawickiej. Przekażę pana prośbę. Jeszcze raz, wiemy, że w pierwszym półroczu nie zakupiliśmy żadnych działek. Chciałbym się dowiedzieć w związku z brzmieniem tego punktu, jakie działki zakupiliśmy w drugim półroczu. I druga, to mogę liczyć na tę odpowiedź, tak? Przed sesją. Tak. I druga sprawa, mówiła pani o tych jakby przesunięciach związanych z działalnością MZBM-u. To czego ma dotyczyć ta dotacja przedmiotowa, którą aktualnie procedujemy? Do tej pory, jak jednostki organizacyjne MOPS czy MZGO czy poradnia korzystały z powierzchni użytkowych, z lokali użytkowych, które były w administrowaniu MZBM-u, otrzymywały notę księgową i na podstawie tej noty przekazywały środki, po prostu MZBM ich obciążał notą księgową za korzystanie z mediów, za korzystanie z powierzchni. Natomiast ta formuła została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową i stwierdzono, że jedyną właściwą formą jest dotacja. Stąd środki zabezpieczone w planach finansowych tych jednostek na zapłatę za korzystanie z powierzchni
lokali użytkowych przez poszczególne jednostki są przeniesione w formie dotacji przedmiotowej na ten sam zakres działalności MZBM-u. Czy nie ma to związku z jakimś celowym przedsięwzięciem? Nie ma to związku z celowym, tylko jest bieżąca działalność, ale z uwagi na to, że nie możemy się rozliczać notami księgowymi, musimy przejść na dotację. Ten aspekt to jest zrozumiałe, tylko chodziło mi... Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do projektu uchwały na druku 21? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Jedenastu radnych było za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Projekt uchwały na druku 21 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały na druku numer 17 w sprawie zmiany w budżecie miasta Pomorze Górniczej na 2024 rok i oddaję głos pani skarbnik. Tym projektem uchwały urealniany jest plan dochodów, wydzielonych rachunków, a co za tym idzie i wydatków. Standardowo jednostki modyfikują swoje pierwotne plany. Cały zakres zmian przedstawiony jest w uzasadnieniu, które jednostki te zwiększenia dokonują i na jakie kwoty. To cały zakres zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są osoby jakieś zgłaszające? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 17. Jedenastu radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały na druku 17 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały na druku numer 18 w sprawie zmiany w budżecie miasta Pomorza Górniczego na 2024 i oddaję głos pani skarbnik. Na tym druku przedstawiamy modyfikację, zmianę planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego. O te kwoty, o których wspominałam, dotyczy to kwoty 405 572 zł, czyli wprowadzamy te środki jako dotację przedmiotową do MZBM. Dziękuję, to cały zakres zmian. Nie słychać pana, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są jakieś pytania do druku numer 18? Nie widzę osób zgłaszających, zatem przechodzimy do głosowania. Dwunastu radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały na druku numer 18 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową. Przechodzimy zatem do kolejnego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały na druku numer 9.
w sprawie zaopiniowania umorzenia należności pieniężnej przypadającej gminie Dąbrowa Górnicza od Zagłębskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego Stankiewicza w Dąbrowie Górniczej z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu miasta Dąbrowy Górniczej. I oddaję głos pani dyrektor. Dziękuję panie przewodniczący. Dzień dobry jeszcze raz państwu. Zwracam się do państwa z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie umorzenia nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 10 milionów złotych, która została udzielona szpitalowi z budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w marcu 2019 roku. Pożyczka została udzielona na okres 5-letni. Z tego spłaty pożyczki upływa 31 marca 2024 roku. Szpital nadal boryka się z trudną sytuacją finansową. Oprócz zaległości, które powstały w latach ubiegłych, gdzie kwota zobowiązania przekracza ponad 50 milionów, dodatkowo szpital jest zobowiązany do spłaty kredytu zaciągniętego w banku na budowę nowego budynku ZCO, jak i również spłaca kredyt za sprzęt, który jest użytkowany w parterze tego nowego budynku i służy pacjentom, którzy wymagają diagnostyki onkologicznej. Aktualnie szpital nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby na spłatę tej pożyczki. W związku z powyższym proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę osób zgłaszających, zatem przechodzimy do głosowania. Ja się zgłaszam, panie przewodniczący. To proszę bardzo, panie przewodniczący, nie widziałem, także przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Dziękuję. Ja nie tyle mam pytanie do pani dyrektor, co oczywiście no, przewidywałem, że do tego zwrotu tej pożyczki nie dojdzie, gdy był przyjmowany budżet na 24 rok, w grudniu tego roku. Ale w takim razie chciałbym się dopytać pana prezydenta, czy pani skarbnik, z jakich środków budżetowych zostanie pokryta ta luka powstała w wyniku przyjęcia tego projektu, oczywiście, jak sądzę, tej uchwały. Pani skarbnik może odpowiedzieć dokładnie? Tak. Zostało to przewidziane przy projekcji, przy opracowywaniu projektu budżetu, że w związku z sytuacją szpitala, że nie będzie możliwości spłaty tego zobowiązania. Nie planowane to było przeze mnie przynajmniej w tak szybkim okresie czasu, ale przewidziane i będą to środki pokryte z nieuzyskanych przychodów. Dziękuję. Coś się zawiesiło, ja już nie mówię. Robert, nic nie słychać. To jest taka przerażająca cisza nastąpiła. No, to są te online. No, to chyba w tych brakach prądu nie usłyszałem. Pan przewodniczący, przepraszam, ma chwilowe kłopoty. Prosiłbym o uruchomienie głosowania, gdyż ja też nie mam możliwości. Proszę oddać głos. Czekamy na wyniki głosowania.
17 osób było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, jeden brak głosu. Przechodzimy do uchwały na druku numer 19. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Alba Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Tutaj proszę pana naczelnika. Szanowni Państwo, uchwała została Państwu przedstawiona, jest szczegółowo opisana nieruchomość. Ona składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 44 208 metrów kwadratowych. Wartość została ustalona w wyniku oceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość netto to jest 4 miliony 36 tysięcy. Natomiast kwotę tę należy powiększyć o wartość podatku VAT. Łącznie więc nabędziemy udziały o wartości 4 964 080 zł za wartość nieruchomości plus 220 zł uzupełnia kwotę, by można było nabyć całość udziału, bo jeden udział to 500 zł. Proszę Państwa, podniesienie kapitału, temu podniesieniu z naszej strony będzie towarzyszyło w zamiarze, jest przynajmniej to, by również spółka Alba Polska, która jest drugim udziałowcem, naszym partnerem w tym biznesie, by również podniosła kapitał, z tym, że będzie to wkład pieniężny. W związku z tym spółka uzyska też środki finansowe. Chciałbym zwrócić uwagę, że ta nieruchomość będzie wykorzystana na potrzeby bazy transportowej, która w tej chwili zlokalizowana jest na działce niestanowiącej własności spółki Alba MPGK. W związku z tym spółka płaci z tytułu korzystania z tej obcej nieruchomości czynsz. No i tutaj wzrost tego czynszu motywuje w głównej mierze do tego, by tę bazę przejąć. Dzięki tej operacji będzie możliwe ograniczenie kosztów. Gmina też będzie oczywiście z tytułu opodatkowania tej nieruchomości jako nieruchomości spółki otrzymywać korzyść w postaci podatku. Jeśli macie Państwo pytania, to jestem po to, żeby Państwu na nie odpowiadać. Mam jednego radnego, ale czy ktoś z członków komisji chciałby zadać jakieś pytanie w kwestii tej uchwały? Jeśli nie, to oddaję głos radnemu Ślusarczykowi. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie naczelniku, a propos tego, co pan powiedział, proszę mi powiedzieć, kiedy, w jakim czasie wspólnicy, współudziałowcy niemieccy zrównoważą nasz wkład rzeczowy, raport własnym wkładem pieniężnym? Kiedy to nastąpi? W jakim czasie? No, jeśli Państwo podejmiecie tą uchwałę, to umożliwicie dalsze kroki. Dalszy krok to będzie podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników. No i w jednej uchwale pewnie będzie również ta kwestia ze strony naszego partnera, czyli w jednej uchwale będzie postanowione o podniesieniu kapitału zarówno o ten nasz wkład, jak i również wkład drugiego wspólnika. W związku z tym no, zamiar jest taki, by to odbyło się w jednym czasie. Kiedy konkretnie, co do daty, nie jest to jeszcze zaplanowane, mamy koniec stycznia. Myślę, że będzie to możliwe w nieodległym, jeszcze w tym kwartale pewnie. Czy można? Panie przewodniczący. Tak, proszę. Dziękuję. Więc kontynuując wątek, mówi Pan o zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników także mogło, zawsze się powiedzmy odbywa mniej więcej w połowie roku, czerwiec. I proszę mi powiedzieć, bo tutaj nasze te dwie działki, o których jest mowa, wyceniane na niecałe 5 milionów złotych, więc kwota wkładu pieniężnego ze strony współudziałowca to byłaby kwota na poziomie około 5 milionów 200 tysięcy. Więc nasz współudziałowiec, partner w tym momencie z wypłaty dywidendy, która nastąpi, zrównoważy to wkładem pieniędzy. Jest to możliwe, że tak to uczyni w tych środkach? Prawdopodobnie będzie musiał to zrobić wcześniej, dlatego że nie mamy zamiaru czekać na zgromadzenie zwykłe, które zatwierdza sprawozdanie finansowe, tak, i tym samym dokonuje podziału zysków.
Mamy, tak jak powiedziałem, w zamiarze zrobić to wcześniej, więc no, partner niemiecki będzie musiał wcześniej dysponować pieniędzmi, by te udziały objąć. Bo dopóki nie zostanie ta kwota przelana, no to oczywiście nie zostanie takie podniesienie kapitału zarejestrowane, tak? Mhm. Czy mogę to odnotować? Tak, ale w międzyczasie chcę oddać prowadzenie komisji panu przewodniczącemu Kazimierskiemu. Dziękuję bardzo, przepraszam bardzo, ale coś siadł mi komputer i musiałem podłączyć drugi. Także przepraszam za tą małą przerwę. Udzielam panu głosu oczywiście. Dziękuję. Czyli wnioskując, będzie to wyglądało w ten sposób, że pewnie na przełomie pierwszego, drugiego kwartału zostanie to zrównoważone wkładem pieniężnym. Dojdzie do sytuacji takiej, że jak dziś gmina ma udziałów 45 947, tu w uchwale jest napisane, że zwiększamy tu liczbę udziałów 9929, czyli niecałe 55 900 udziałów będzie mieć gmina Dąbrowa Górnicza, prawie 10 000 więcej. Ten wkład pieniężny spowoduje to, że współudziałowiec niemiecki, który teraz ma niecałe 48 tysięcy udziałów, zyska nowo utworzonych około 10 400, czyli będzie miał z powrotem 58 344 udziały, a więc więcej niż nasza gmina. I proszę mi powiedzieć to, czy przekazanie tych udziałów w formie tego wkładu rzeczowego aportu da w jakikolwiek sposób bezpośredni przychód do gminy, bo z tego wynika, że nie, prawda? Panie Patryku, czy pan może? Tak, oczywiście. Proszę państwa, no, aport jest w tym wypadku ekwiwalentem udziałów, które otrzymamy, tak? Nie otrzymamy żadnych pieniędzy dodatkowo, tak? Jeżeli tak zrozumiałem pytanie, tak? No. Dobrze. Czy mogę jeszcze jedną rzecz w tej sprawie? Proszę. Dziękuję. Czyli byłby pan w stanie jakby powiedzieć, przyznać, że w tej sytuacji, kiedy w tym momencie, kiedy jeszcze nie widzieliśmy tych działek jak w formie tego wkładu rzeczowego, czyli aportu, mamy 48,92%, partner niemiecki 51,08%. Po wniesieniu tego aportu partner niemiecki równoważy to wkładem pieniężnym. Struktura procentowa jest ta sama. No nie zyskujemy tutaj większości. Ona będzie ta sama, jeśli chodzi o procent. No bo udziały rzeczywiście się zwiększą, natomiast no, można powiedzieć, że to są takie trochę puste udziały, bo procentowo nie zyskujemy w tym momencie nic, ani 0,01%. W związku z tym, czy byłby pan jakby skłonny potwierdzić, że można uznać w tym momencie, że tak jakby poniekąd trochę za darmo przekazujemy te działki do spółki w formie tego aportu? Proszę państwa, no trudno powiedzieć, że za darmo, tak? Bo ekwiwalentem nieruchomości są udziały, które mają określoną wartość, tak? I ta wartość pojawia się w naszych księgach rachunkowych, tak? Więc no jest to majątek. No, to, że przekazujemy jakiekolwiek wartości majątkowe, tak? Przekazujemy prawo własności nieruchomości. Z drugiej strony wspólnik niemiecki przekazuje pieniądze. No to wartość tej spółki wzrasta o 10 milionów złotych, mówiąc w uproszczeniu, tak? Czy nawet trochę ponad. Więc to się przekłada automatycznie na wartość kapitału, ale także będzie miało odzwierciedlenie w bilansie, więc no mamy spółkę, która ma większą wartość, więc no nie można powiedzieć, że no oddajemy to za darmo, tak samo jak nie można powiedzieć, że spółka niemiecka uzyskuje coś za darmo, bo musi wyasygnować na to te 5 milionów ponad złotych, tak, więc to nie są pieniądze sztuczne, tak? Jakieś nieistniejące, bo po prostu takie środki muszą trafić na konto spółki, której jesteśmy udziałowcem. Co prawda mniejszościowym, ale jednak blisko mamy 50%, więc ta wartość majątku jest odzwierciedlona w naszych księgach. Zyskujemy tyle, że na dzień dzisiejszy mamy nieruchomość, która będąc naszą własnością, no nie jest opodatkowana, a kiedy stanie się własnością spółki, będzie opodatkowana, tak? I
Tak jak każda inna spółka nasza gminna płaci podatki, tak samo ta spółka będzie płaciła podatki od tej nieruchomości, więc no, jakieś środki będą do nas powrócą. Z drugiej też strony, no tak jak Państwo macie podane w uzasadnieniu, jeżeli będzie ta nieruchomość umożliwiała stworzenie tej bazy transportowej, no to także będzie miało to wpływ w rachunku takim dalszym ciągnionym, można by powiedzieć, bo obniży koszty funkcjonowania, tak, bo nie będzie spółka płaciła dotychczasowemu, znaczy właścicielowi nieruchomości, z której korzysta do tej pory, tak, czy będzie jeszcze korzystała, dopóki ta baza nie powstanie. Więc jest to realna szansa na oszczędność znacznych środków, tak. Więc no, tego rodzaju są korzyści. Więc no, panie radny, ja nie potwierdzę tego, tej tezy, którą pan podał o tym, że za darmo przekazujemy nieruchomość. Dziękuję. Czy można? No, nie szkodzi, że pan nie potwierdzi. Natomiast tak, fakty są takie, że w tym momencie to, że podnosimy ten kapitał poprzez ten aport, to tak naprawdę niewiele nam daje, bo proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy mieliśmy uchwałę na poprzedniej Komisji Gospodarki kolegów radnych dotyczącą podjęcia działań, żeby mieć ten pakiet większościowy, gdzie doczepiano się, tak mówiąc kolokwialnie, tego, że jest brak koncepcji. No ale jeśli byśmy poszli w drugą stronę, na przykład, żebyśmy znaleźli kogoś potencjalnie, część naszych udziałów 48,92, powiedzmy te 10 tysięcy, które teraz nowo utworzone w udziałów otrzymamy, wartości nominalnej 500 każdy, czyli to jest prawie 5 milionów złotych, no to raz, że nie mamy wpływu za ten aport bezpośrednio do budżetu, dwa, jeśli byśmy chcieli odsprzedać takie udziały nowo utworzone, to nikt nie chciałby kupić, bo mając tam powiedzmy 7 czy 8% udziału w takiej spółce, to nie wiem, czy przez 20 lat by mu się to zwróciło, nie mając też realnego wpływu, zresztą my też nie mamy realnego wpływu na to, co się dzieje. A to, że my dostaniemy, dobrze, że pan zaznaczył, jakieś pieniądze z tytułu, powiedzmy, podatku od nieruchomości. Dobra? Pani radna, to proszę o wyłączenie mikrofonu. Dobra, to na razie. No pan tu. Więc to, że my dostaniemy jakieś pieniądze z tytułu podatku od nieruchomości, to są jakieś pieniądze. Ja tu mówię o realnych korzyściach z tego wynikających, których ja tu nie widzę. Dlatego pana o to zapytałem. Nie szkodzi, że pan nie potwierdza, że za darmo. Dalej, w uzasadnieniu jest napisane takie coś. Zarząd spółki Alba MPGK zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą, proszę Państwa, przekazania przez gminę Dąbrowę Górniczą w formie aportu części działki numer 2335. Zarząd wskazuje, że działki zostaną wykorzystane pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne w związku, jak pan naczelnik powiedział, planowaną budową bazy logistycznej służącej realizacji zadań związanych ze zbiórką odpadów oraz letnim i zimowym utrzymaniem dróg. Jakże wspaniale. Teraz jest działalność prowadzona w bazie logistycznej przy ulicy Kasprzaka, będącej przedmiotem dzierżawy. Przeniesienie bazy logistycznej na część działki 2335 przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne dla spółki w postaci redukcji kosztów. Kropka. I teraz mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, jakiej wysokości będą to oszczędności? Szanowni Państwo, no tak jak to zostało tutaj przedstawione, zresztą pan radny przeczytał, jest takie zamierzenie gospodarcze. W tej chwili koszt tego, co pamiętam, to jest około 1 000 000 złotych dla spółki z tytułu tej dzierżawy. Więc roczny ten koszt, czy miesięczny, przepraszam, zapytam? Rocznie. Rocznie. Dobrze, proszę. Więc no, jest to jednak realna korzyść. No, szanowni Państwo, my mówimy o dokapitalizowaniu spółki Alba MPGK, która jest w prawie 50% naszą spółką. Więc tak jak powiedziałem, przekazanie jakiegokolwiek majątku powiększa wartość spółki, która w części stanowi nasz majątek. Więc to nie jest przekazywanie za darmo. Jeszcze raz to chcę podkreślić. Korzyść jest
wymierna w postaci redukcji kosztów, które teraz ponoszone są do właściciela prywatnej działki, na której jest dzierżawa. Oczywiście można tych korzyści widzieć więcej, tak, bo uprości się system transportowy też, tak? To już na poprzedniej komisji mówiłem, że śmieciarka opróżniona będzie mogła zostać na terenie bazy. No, nie rozumiem, co złego jest w tym, że zarząd zwrócił się z prośbą, tak? No, gdyby się z taką nie zwrócił, no to sami byśmy na to nie wpadli, żeby przekazywać jakieś działki, bo to zarząd decyduje o zamierzeniach gospodarczych w tej spółce. To, że nie mamy realnego wpływu na sytuację spółki, to nie jest prawda, dlatego że mamy głos na zgromadzeniu wspólników, mamy członków Rady Nadzorczej i wyrażamy tam swoje zdanie. Proszę zwrócić uwagę, że co, no może to jest dla kogoś śmieszne, ale nie jest śmieszne to, że co roku uzyskujemy dywidendę z tej spółki i do tej pory te kwestie, te nasze wnioski o to, żeby była wypłacona dywidenda, która stanowi jednak istotny wkład do budżetu miasta, ona jest przekazywana, tak? Więc pomimo tego, że Alba Polska ma większość i mogłaby nas najzwyczajniej w świecie przegłosować, to liczy się ze zdaniem gminy. Więc to jest też realny wpływ na, proszę Państwa, na spółkę, tak? A to, że jak to zostało też powiedziane, że się przyczepiono, tak, do tego, że w uchwale nie wiadomo w sumie, czy stanowiącej, czy niestanowiącej, zobowiązującej, czy niezobowiązującej, do tego, że nie było koncepcji, to nie jest, proszę Państwa, przyczepienie się tylko po to, żeby Państwu zrobić na złość, czy coś wykazać, tylko po prostu było realne pytanie, jaki Państwo macie pomysł na tą spółkę, bo na razie to spółka będąc skontrolowaną przez większościowego udziałowca, funkcjonuje na tyle nieźle, że jej działalność jest rentowna, a my jesteśmy jako gmina tego beneficjentem. Tak? I na przestrzeni lat, które tutaj razem ten biznes prowadzimy, no to miasto uzyskało dużo większe korzyści niż wartość jej udziału, tak? Niż wartość udziału w gminie. Więc proszę Państwa, no ja bym nie bagatelizował jednak tych milionów, które co roku ze spółki otrzymuję. Dziękuję. Kontynuując ten wątek, bo tu wiem, że kolega radny się zgłosił, ale ja odnośnie wypowiedzi pana naczelnika przemówię. No proszę, panie Piotrze, i oddaję głos panu Grzegorzowi. Dziękuję, tylko że jeszcze będę miał i tak parę pytań, ale odnośnie tego. Więc tak, w kwestii tej prośby, dlatego to zaakcentowałem, bo wie pan, my też mieliśmy prośbę do spółki o to, żeby na przykład nam przedstawiła kalkulację kosztów. Nie zrobiono tego, więc to wygląda trochę tak, że zarząd zwraca się z prośbą. My jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawionym wspólnikiem, współudziałowcem i tu chcemy współpracować. My jako radni występujemy o jakieś informacje i jest informacja, że nie mamy większościowego pakietu. Odnośnie tej dywidendy, to wie pan, ta korzyść z tytułu dywidendy, to ja to porówno tak. Kupił pan samochód nowy za 100 tysięcy, zarobił pan, sprzedał go za 5 i pan powiedziałby, że mamy 5 tysięcy złotych. Tak samo jest z dywidendą. Ponad 80 milionów kosztują nas różne obsługi, w tym 57 milionów za odbiór zagospodarowania śmieci, utrzymanie dróg w czasie letnim, zimowym i tak dalej, a dostajemy za to 6 milionów, 6,5 czy 7. No ja się z tego nie cieszę. To, że jest ten głos wysłuchiwany, to trudno, żeby chociaż w takiej kwestii nie był on wysłuchany. Natomiast też chciałem pana zapytać a propos budowy tej bazy logistycznej. To jaki jest szacunkowy koszt budowy bazy logistycznej i w jakim czasie ona powstanie? Ta, na którą przekazujemy te działki. A jeszcze kwestia, bo pan mówił, jaką mamy koncepcję tutaj do kolegów radnych, pan pytał. Wie pan, ja nawet bym może i poparł ten projekt uchwały pod jednym warunkiem, żeby te nasze udziały, te 9929 nowo utworzonych udziałów, to nie były udziały puste, bo ja uważam je jako puste udziały, nic nie dające, dlatego że równoważy się wkładem pieniędzy przez wspólnika kwotę 5 200 000,
naszych działek za niecałe 5 milionów, co jest napisane w uzasadnieniu, procentowy udział zostaje ten sam i później my będziemy się zwracać z prośbą do zarządu spółki, a zarząd spółki będzie odpowiadał, nie jesteście Państwo jako podmiot, jako wspólnik, współudziałowiec, gmina, nie macie większościowego pakietu, więc dla mnie to nie ma żadnej wartości, dla gminy nie ma żadnej wartości, ale nawet bym poparł ten projekt uchwały w sytuacji, gdyby wspólnik niemiecki nie równoważył tego wkładem pieniężnym i już ma pan rozwiązanie. I wtedy my wszystko dokładnie wiemy, co się w spółce dzieje, ale wracając do pytania kolejnego mojego, jaki jest szacunkowy koszt budowy bazy logistycznej i w jakim czasie ona powstanie? Czy pan naczelnik może odpowiedzieć, czy takie pytanie będzie kierowane do osoby, która tym się zajmuje? Dokładnych danych na temat kosztu budowy tej bazy niestety nie posiadam, więc na chwilę obecną panu nie odpowiem. Natomiast no biorąc pod uwagę, że spółka jest związana umową z dzierżawcą, no to kwestia czasu jest tutaj, ma też znaczenie, tak? I myślę, że w ciągu rozpoczętego roku ta baza zostanie urządzona, przynajmniej z tego, co zostało nam przekazane, takie są zamiary. Szanowni Państwo, no trudno jakby nie polemizować z tymi tezami. No Panie Radny, jeżeli Pan kupi, tak jak Pan użył tego przykładu, jak Pan kupi samochód za 100 tysięcy, a potem go Pan sprzeda za 5 tysięcy, to będzie Pan miał 95 tysięcy straty. Ale ta sytuacja jest nieporównywalna i mam wrażenie, że jednak Pan o tym doskonale wie, bo można by użyć przykładu, że Pan kupił samochód za 100 tysięcy, następnie przekazał Pan go do spółki, która zajmuje się transportem i ma Pan z tego tytułu dziesiątki tysięcy złotych corocznej dywidendy. Wtedy taki przykład byłby adekwatny. Natomiast w tej sytuacji, taki jak Pan podał, jest absolutnie manipulacją, tak? Bo my nie wyzbywamy się tego majątku jednorazowo, tak? My nikomu nic nie sprzedajemy, tylko zwiększamy wartość naszej spółki, tak? Która jest w części naszą. My dbamy o rozwój naszego przedsiębiorstwa i zupełnie nie rozumiem, dlaczego stanowi to jakiś problem, tak? Bo chcę Państwu przypomnieć też, że spółka ta wykonuje różnego rodzaju usługi, nie tylko na rzecz Dąbrowy Górniczej, ale także świadczy usługi w innych miastach. Więc można by powiedzieć, że zarabiamy nie tylko i wyłącznie na tym, że prowadzimy gospodarkę komunalną, własną, ale że wykonuje ta spółka również zadania innych. Być może pan radny wolałby, żebyśmy te miliony, które dziś wydajemy do własnej spółki, mamy korzyść w postaci dywidendy, gdybyśmy płacili innemu przedsiębiorcy, którym nie będziemy mieć udziału i wtedy nie obejrzymy z tego ani złotówki. No, ja jednak uważam, że to rozwiązanie, które jest obecnie, jest lepsze. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Grzegorzowi. Dziękuję. Tak, właściwie idąc słowem pana radnego, ale zacznę może od końca. Panie naczelniku, ile takiej oszczędności ma być z tej bazy transportowej rocznie, bo nie to słyszałem. Milion złotych. Milion złotych. Na pewno jest to jedyna możliwość rozbudowy bazy transportowej w rejonie Lipówki, w której gmina ma udziały, którą przedstawili w formie prośby, no jak gdyby przedstawiciele Alby, czyli tej spółki, z której właścicielem docelowym są Niemcy. No można na przykład wymyśleć takie przejęcie, że spółka, no, która wykazuje zyski, nawiasem mówiąc, ta dywidenda, o której tutaj wspominaliście panowie, to ja bym powiedział, że jest dosyć droga dla nas, bo jednak kosztuje to 60 czy 70 milionów przerobu, które rok w rok spółka Alba jak gdyby robi na budżecie gminy, świadcząc usług. Jednakże gdybyśmy, trzeba powiedzieć po pierwsze, czy my mamy 49% udziałów w takiej spółce, czy byśmy mieli te 5% mniej, to by nie zmieniło naszego wpływu
na zarządzanie tą spółką, którego być może są źli przedstawiciele w Radzie Nadzorczej, pana prezydenta Pacywaka, ponieważ oni nie potrafią wyegzekwować większych korzyści dla gminy. To jest moje zdanie, żeby była jasność. A jeżeli nie, to ten wpływ przy kilku procentach mniej udziałów nie zmieniłby się. Jedynie stracilibyśmy troszeczkę dywidendy w przyszłości, tak? Rok w rok. Natomiast dlaczego nie spółka, czy my nie możemy w ogóle zaproponować spółce Algie, żeby z zysku zakupiła od nas, od gminy te 4,5 hektara gruntu na tą bazę transportową, bo proszę wziąć także pod uwagę, że przy budowie tej bazy transportowej będą koszty. Te koszty zmniejszą zyski, a ten zysk zmniejszy z kolei dywidendę do udziałowca, czyli gminy. Zakupując to z zysku, czy jak gdyby jako spółka, udziałowcem naszym, do miasta wpływa, zgodnie z tą wyceną rzeczoznawcy notabene, no prawie 5 milionów złotych. Jak dla mnie byłoby to korzystniejsze? Druga sprawa, możemy pozbyć się tych kilku procent udziałów w Algie i przy takim samym, jak powiedziałem przed chwilą, wpływie na działalność tej spółki, no, zyskać kilka milionów na inne inwestycje w gminie. Dlatego uważam, i ja tu zgadzam się z panem radnym Szucarczykiem, że pozbywamy się 4,5 hektarów gruntów gminy, właściwie nic nie mając w zamian, oprócz wzrostu wartości spółki, w której mamy udział. Żeby tutaj być obiektywny. Dziękuję. Oddaję głos panu Piotrowi Szucarczykowi. Dziękuję. Więc tak, no tutaj, panie Janczyniku, ten mój przykład był prosty, ale dla wszystkich chodziło o to, żeby był po prostu zrozumiały, bo tak to wygląda, tutaj kolega radny przede mną też to potwierdził i to jest fakt. Pan mówi, żeby może w ogóle nie wspierać naszej spółki i oddać to innemu podmiotowi. Wie pan, to wszystko zależy od ceny, no bo tak jak tu kolega radny przed chwilą powiedział, czy mielibyśmy 5% mniej, czy mamy tyle, ile teraz mamy, to my nie mamy na to wpływu. To nawet dyrektor MZGO Janusz Nowiński o tym mówił, wiceprezydent Damian Rutkowski. Dużo rzeczy padało, że my tak naprawdę nic nie możemy. I tak jak mówię, to wszystko zależy od ceny. Jeżeli byłby przetarg w trybie nieograniczonym, a nie ograniczonym, to jak jest u nas w gminie, my jesteśmy chyba jedną z niewielu gmin, bo ponad 95% tego, co sprawdzałem, ma inny tryb takiego przetargu, mówię tutaj o odpadach komunalnych, to akurat ta nasza wspaniała spółka, w której mamy udziały, na którą pan tu się powołuje, świadczy usługi w innych gminach, zakres usług jest taki obszerny, no, od pana tu wielokrotnie słyszałem, to akurat te gminy mają tańsze ceny niż my. Siewierz 23 zł, prawda, Olkusz 27 w konsorcjum, tak. Gmina Bobrowniki i Żądze po 25. Mówi o śmieciach, a my 38. To wie pan, szkoda, panie radny, pan mówi, że pan od razu nie mówi, jaki jest teren tego miasta. Bo pan powinien od razu powiedzieć, jaki jest obszarowo ten teren, który pan wymienił miasta. Bo jak wiemy, Dąbrowa jest 9. miastem, jeśli chodzi o wielkość tej gminy. Więc prosiłbym od razu, jeżeli pan takie pytacza rzeczy od razu powiedzieć, ile mają mieszkańców, jak jest obszarowo teren wywozu tych śmieci, ile wywozu w ciągu tygodnia z osiedli, z domków jednorodzinnych, jakie wywożą rzeczy, ile wywożą trawy, jak często odbierają te odpady, to też należałoby powiedzieć, panie radny. Dobrze, Przytaczał pan gminy, gdzie wywożą raz w miesiącu śmieci, przytaczał pan gminy, gdzie raz na dwa miesiące wywożą zielone rzeczy, więc no to panie radny, no to albo przytaczamy już do końca i mówimy od A do Z, łącznie z tym, co ta gmina chciała, żeby ta firma, jak ich obsługiwała, jak to obsługiwanie ma wyglądać, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby u mnie czy w Dąbrowie Górniczej odpady były wywożone raz na miesiąc ode mnie z osiedla.
Czy mogę już? Bo ale pan ale nie to się nie Więc nie mogę nic powiedzieć. Jeżeli pan już skończył, to ja pan na to wszystko odpowiem, bo jakoś dziwnie jest pan radnym Rady Miejskiej, jak mówimy o spółce Alba, no to pan tutaj emocje nie, jakieś ma. Nie, pan ma jeszcze pytanie. Nie, już mówię. W Olkuszu tak samo jak u nas 3 razy w tygodniu odpady zmieszane. Sławków, Łazy to samo. Jakość jest, proszę pana, ta sama. Przestrzeń na mieszkańca są to podobne wartości. Jeśli chodzi o koszta, na przykład paliwa, to jest, proszę pana, w całej skali kosztów spółki 2-3%. Niech pan nie opowiada mi tutaj populistycznych rzeczy w zakresie takich. Nie przerywa po prostu mojej wypowiedzi. Ja panu odpowiedziałem. Wszystkie rzeczy, o które by pan chciał, tu na, do których pan nawiązał, mogę panu udowodnić w dokumentach. Polecam do zapoznania się z nimi. Oczywiście, że mam, bo jest to bardzo ważny temat. I tak jak mówię, wrócę do mojego tematu wypowiedzi. To wszystko zależy od ceny. A to, że mamy cenę najwyższą, to jest po prostu fakt. Ponadto, proszę pana, no chwileczkę, pan naczelnik powiedział, ja chciałem się odnieść. Panie przewodniczący, ale w kwestii formalnej. Proszę bardzo. Tutaj radni nie muszą zadawać żadnych pytań. Mogą wypowiadać się i swoje opinie przedstawiać reszcie radnym, choćby po to, żeby ich przekonać, żeby odrzucili ten projekt uchwały. Co się pan do tego przyczepił do zasadnego o te pytania? Nie, nie. Tylko proste, konkretne pytanie. Jeżeli pan zadaje pytanie, proszę panu do pana naczelnika, to proszę... Ale nie musi być konkretnego pytania. To pan naczelnik nie będzie, jak nie będzie konkretne pytanie, to też nie będzie wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie. Pan naczelnik, jeżeli jest poproszony o odpowiedź, to odpowiada. Jak nie jest poproszony, to słucha. To proszę bardzo, panie Piotrze, o pytanie. Dziękuję, kolego radny. Także nawiązanie do pana przewodniczącego, no są widać podwójne standardy. Pytania oczywiście padają, ale swoboda wypowiedzi musi następować, bo gdybyśmy się widzieli stacjonarnie, a nie zdalnie, to nie byłoby takiej sytuacji, żebyśmy kończyli czasem komisję po 5 minutach, bo takie są fakty. I teraz tak, to co pan naczelnik powiedział, więc jeszcze raz powtórzę, to wszystko naprawdę zależy od ceny. To nie jest tak, że mamy jeden podmiot, który wykonuje te usługi, gdzie specyfikacji warunków zamówienia są takie warunki wpisane, gdzie posiada spółka i bazę, i instalację, którą aportem wnieśliśmy 12 lat temu. I takie są warunki specyfikacji. Więc dopóki ich nie zmienimy, to nie zmienimy tutaj ceny, żeby ona była mniejsza i damy pola po prostu konkurencji. Nie mamy informacji, ile budowa tej bazy logistycznej ma kosztować. Przychodzi do nas projekt uchwały w piątek, jutro w środę mamy to głosować. Nie mamy koncepcji, nie mamy analizy, nie mamy kosztów. Więc proszę chociaż przekazać, panie naczelniku, operat szacunkowy wyceny tych 2 działek. Pan naczelnik? Szanowni państwo, pada tutaj wiele różnych rzeczy. Panie radny, przykład jest wtedy dobry, kiedy jest zrozumiały, ale kiedy jest adekwatny. Państwo przedstawiacie przykłady kompletnie nieadekwatne. Mówi pan o cenie, ale to nie jest przedsiębiorstwo wodociągowe. W przedsiębiorstwie wodociągowym, jeżeli kiedyś Rada, a teraz Wody Polskie ustalą cenę 10 zł, tak, to 10 zł dostaje przedsiębiorstwo. Pomijam już kwestię VAT-u. A my ustalamy opłatę, której nie dostaje Alba, tylko pobiera ją instytucja miejska. I ona służy pokryciu kosztów gospodarki komunalnej w zakresie, odbierania odpadów. A to nie jest cena, którą ma przedsiębiorstwo konkretne Alba. Więc proszę tych rzeczy też ze sobą nie mieszać. To są kwestie, które służą pokryciu całościowo kosztów gospodarki odpadami w mieście. Natomiast nie jest to cena jednostkowa, którą pobiera spółka. A to są 2 zasadnicze kwestie. Jeżeli pan porównuje wysokość opłaty pobieranej od mieszkańca z takiej czy innej zabudowy za śmieci segregowane, niesegregowane i mówi pan, że tam jest Alba bierze mniej, no to jest nieporozumienie, to jest bardzo dalekie uproszczenie i tylko i wyłącznie zaciemnia obraz, a niczego nie tłumaczy mieszkańcom. Takie jest moje zdanie. Proszę państwa, wartość nieruchomości, jakiejkolwiek, która
jest przedmiotem obrotu ze strony gminy, a przekazanie nieruchomości w postaci aportu też jest formą obrotu, bo my przekazujemy to jednak, co prawda, do spółki, w której mamy udziały, ale jednak odrębnej osoby prawnej, wymaga ustalenia wartości według operatu szacunkowego. Macie Państwo podane, jaka ta wartość jest, w uzasadnieniu jest napisane, kto również ten operat wykonał. Możecie sobie Państwo nawet przeglądać te dokumenty, jeżeli macie ochotę zapoznać się z wartością tego operatu. Więc naprawdę nie rozumiem tego ostatniego pytania. Macie Państwo to podane. Czy można? Tak, proszę. Dziękuję. Mówił Pan o wodociągach, odbiegł Pan od tematu, ale Panu odpowiem szybko. Podwyżka taryfy jest na wniosek Dąbrowskich Wodociągów, a zatwierdzana jest przez Spółkę Wody Polskie, a nie jest tak, że Spółka Wody Polskie narzuca wysokość taryfy. To jest na wniosek Dąbrowskich Wodociągów. Druga rzecz jest taka odnośnie tego operatu szacunkowego. Wie Pan, im poważniejszy temat, tym mniejsze uzasadnienie. Ja bym jednak prosił o to, aby radnym przygotować i przekazać operat szacunkowy odnośnie tych dwóch działek, bo to, że mamy w uzasadnieniu wycenę, ja bym chciał otrzymać cały dokument. Tak samo chciałbym otrzymać i zapoznać się z prezentacją w zakresie budowy tej bazy logistycznej, odnośnie której tutaj rozmawiamy w kwestii całej w ogóle inwestycji i strategii, bo rozumiem, że to jest strategia. Co do cen za śmieci, to Panu powiem tyle, że opierając się właśnie o fakty, dokumenty, podałem tutaj przykład specyfikacji, odnosiłem się też odnośnie analizy gospodarki komunalnej w mieście. Tam są informacje i na nich się opieram i dlatego uważam, że ta opłata nie powinna być na tak wysokim poziomie, tym bardziej, że jak Pan tu powiedział, mamy taką spółkę, w której jesteśmy udziałowcem. I w kwestii tego, że jest to opłata, którą pobiera miejski podmiot. No pobiera, no ale gdzie to przekazuje? Na konta spółki Alba, tak? Tyle. To, że pośredniczy pomiędzy pobieraniem opłaty, a później płatnością, to nie ma żadnego znaczenia. A jakość obsługi, to jak mówię, 3 razy odpady zmieszane, nie tylko w Dąbrowie, ale na przykład w Olkuszu, 1 raz odpady zmieszane z terenów zielonych, tak samo na przykład jest w Olkuszu. I to są fakty, jakbyśmy analitycznie tego podeszli, co ja jeszcze z tym się nie spotkałem w zakresie tego tematu, bo albo nie było możliwości spotkania naprawdę w szerszym gronie, żebyśmy do tego analitycznie podeszli, tylko było tak, że rosną koszta spółki, w związku z tym musimy po prostu podnieść tą opłatę. I tyle. Tu więcej nic się nie działo. Więc tak jak powiedziałem, prosiłbym o przekazanie tych dwóch rzeczy, operatu szacunkowego do tych dwóch działek, a także jak ma to wyglądać, jeśli chodzi o budowę tej bazy logistycznej, koncepcję, ile to ma kosztować. Pan mówi, że w rok będzie to zrobione, no to pan tak mówi, że chyba, no ale nie jest to pewne, więc takie rzeczy przed podjęciem decyzji powinniśmy otrzymać i na tej podstawie pracować. Dobrze, dziękuję. Postaram się, żeby Pan takie informacje otrzymał. Wszyscy radni. Myślę, dobrze, że wszyscy radni. Oczywiście, Panie Piotrze. Oczywiście. Czy są jeszcze pytania co do projektu uchwały na druku numer 19? Przepraszam, bo rozumiem, że nie ma pytań, no to ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Proszę. Czy to będzie głosowaniem? Przed głosowaniem. Tak? Jeżeli w tym momencie nie mamy tego operatu szacunkowego ani tej strategii w zakresie realizacji tej inwestycji, to ja chciałbym złożyć wniosek i prosiłbym Pana Przewodniczącego o przegłosowanie mojego wniosku dotyczącego tego, aby nie głosować tego projektu uchwały, żeby Komisja Budżetowa go nie opiniowała do momentu, dopóki się nie zapoznamy z tymi dokumentami, ale uważam, że to jest jakby podstawą do tego, żeby wrócić do tematu, więc proszę ten mój wniosek poddać pod to głosowanie. Przepraszam bardzo, Panie Radny, ale Pan nie jest w Komisji Budżetowej. Ale nie szkodzi. Według statutu mam prawo złożyć wniosek, natomiast nie mogę głosować nad tym wnioskiem, bo nie jestem członkiem tej komisji. Ale wniosek mam prawo złożyć i mogę Panu podać podstawę prawną do tego. Więc proszę o to, aby poddał Pan mój wniosek pod głosowanie. Nie jest Pan członkiem komisji, więc nie poddam tego wniosku do głosowania.
No to ja panu odczytam w takim razie. W posiedzeniach komisji może brać udział prezydent lub inna upoważniona przez niego osoba. Osoby nie będące członkami komisji mogą zabierać głos w dyskusji, za zgodą przewodniczącego komisji składać wnioski oraz oświadczenia, jednak bez prawa udziału w głosowaniu. Na tej podstawie proszę poddać mój wniosek pod głosowanie. Opadłem się o statut miasta aktualny. Panie przewodniczący, proszę poddać mój wniosek pod głosowanie. Panie przewodniczący, mogę? Tak, proszę bardzo, panie Sławomirze. W związku z tym, że pan taki wniosek, chciałbym o 5-minutową przerwę. Dlatego, że nie będę mógł wziąć udziału w głosowaniu, a jest to dosyć ważny dla mnie wniosek. No niestety mam problemy techniczne i dlatego chciałbym o 5 minut przerwy. No nie będę mógł wziąć udziału w posiedzeniu, które muszę się przelogować. Zgłaszam informację. Dobrze, ogłaszam 15 minut przerwy. Słyszeliście państwo, tak? Słyszeliśmy. Tak. Czy mogę dyskutować? Panie przewodniczący, słyszy pan jeszcze? Tak, słucham pana. Bo po prostu, no, jeżeli pan nie przegłosuje tego wniosku radnego, tak się pan zgodnie z regulaminem, to ja składam identyczny wniosek jako członek komisji. Czyli była jasna. Czyli, czyli pan złoży ten wniosek, tak? Znaczy, jeżeli nie przegłosujemy wniosku radnego Ślusarczyka. To za 15 minut przerwy już wracamy i będziemy dalej.